Witam Państwa, fizjoterapeutka Jagoda Kropacz. Opowiem dzisiaj o mięśniu poprzecznym brzucha i pokażę ćwiczenia na odcinek lędźwiowy. Witamy Was na kanale Novum Ortopedia, kanale, na którym w prosty sposób opowiadamy o technikach leczenia narządu ruchu. Mięsień poprzeczny jest mięśniem głębokim, stabilizującym odcinek lędźwiowy i miednicę. Aby unieść kończynę do góry, najpierw potrzebujemy napięcia właśnie w tym mięśniu poprzecznym, a jeżeli jest to ruch odwrotny, to jest to nieprawidłowy wzorzec. Jako pierwszy pokażę trakcję. Potrzebujemy do tego stołu, jakiegoś większego, żeby można było się na nim położyć. Układamy sobie ręcznik zwinięty. Od góry zwieszamy się na tym ręczniku, układamy miednicę, łapiemy się wysoko stołu po dwóch stronach. Ważne jest to, aby policzek, aby głowa leżała na stole. Miednica jest luźno. I teraz tak, jak widać, ja jestem na palcach, czyli skupiamy się na tym, aby całe stopy nie leżały na podłożu, tylko jesteśmy na palcach, układamy sobie policzek, utrzymujemy się tutaj i tak naprawdę ważne jest to, aby ta miednica wisiała sobie luźno. To jest też ćwiczenie dla pacjentów, którzy mają problem z promieniowaniem do kończyny dolnej. Wisimy sobie w ten sposób około 2 minut i teraz w tym momencie potrzebujemy sobie wykonać krótki ruch, a dokładnie delikatnie prostujemy kolana i uginamy. I znowu prostujemy i uginamy. Prostujemy i uginamy. Najczęstszym problemem jest to, że chcemy zrobić duży ruch w stawach kolanowych, przez co miednica się unosi. Prostujemy delikatnie kolana i uginamy. Tą część robimy przez około pół minuty, minutę w taki sposób pompowany. Wykonujemy to co godzinę, tyle ile możemy, tyle ile mamy czasu. Nauczę Państwa, jak w sposób wyizolowany napiąć mięsień poprzeczny i gdzie dokładnie znaleźć jego napięcie. Szukamy sobie kolców biodrowych przednich, górnych. Układamy dwa palce po obu stronach. Schodzimy troszkę w dół po skosie, około 2 cm. I teraz ważne jest to, podkładamy sobie coś pod głowę. Ważne jest to, żeby nie unosić miednicy, żeby w ogóle nie wykonywał żadny ruch na odcinku lędźwiowym. I teraz tak, to co się dzieje poniżej pępka, chcemy wcisnąć do kręgosłupa, ale nie chcemy wciskać tego z całej siły. Chcemy, aby to był tylko 20-30% tego napięcia. Napinamy, utrzymujemy 30 sekund i rozluźniamy. To napięcie, jeżeli będzie prawidłowe, nasze palce pójdą do sufitu. Unoszą się do sufitu. Jeszcze raz. Napinam, utrzymujemy 30 sekund i rozluźniam. Ważne jest to, aby nie wstrzymywać oddechu. Oddychamy normalnie. Napinam, utrzymuję 30 sekund i rozluźniam. To napięcie musi być na tyle delikatne, że tutaj w odcinku lędźwiowym nie może się pojawić żadne napięcie. Jeżeli prawidłowo napniemy mięsień poprzeczny brzucha, to te napięcia dolegliwości w odcinku lędźwiowym powinny być mniejsze. Jeśli już się nauczymy napinać prawidłowo ten mięsień poprzeczny, czyli będziemy czuli go właśnie w tym miejscu, to jako progres tego ćwiczenia będziemy unosić biodra do góry, do sufitu. Ten ruch musi być płynny, bez ruchu szarpanego i bez ruchu zatrzymania. I znowu, napinam mięsień poprzeczny. Ważne jest to, żeby najpierw napiąć ten mięsień poprzeczny, a dopiero wykonać ruch, ponieważ jeżeli zrobimy to odwrotnie, duże obciążenie wtedy idzie na odcinek lędźwiowy. Napinam, utrzymuję napięcie, powoli podnoszę biodra do góry, cały czas trzymając i odkładam miednicę, ale nie na podłogę, tylko chcemy dotknąć pośladkami tak, jakby nas parzyła podłoga i wracamy z powrotem do sufitu. I znowu. Dotykam i unoszę do góry. Ten ruch nie musi być wysoki, bo wtedy w odcinku lędźwiowym pojawia się wyprost
i wtedy mogą się pojawić dolegliwości bólowe. Też ilość powtórzeń uzależniona jest od tego, jak jesteśmy w stanie utrzymać ten mięsień poprzeczny. Jeżeli czujemy, że tego napięcia nie mamy, no to ćwiczenie nie możemy wykonać, ponieważ będziemy obciążać odcinek lędźwiowy. Do kolejnego ćwiczenia będzie potrzebna nam taśma TheraBand. Kolor taśmy jest uzależniony od tego, jaki jest opór. Dla osób początkujących zalecam najmniejszy opór tej taśmy. Łapiemy tak, aby taśma była napięta. I teraz znowu napinam poprzeczne, próbuję wyczuć sobie to napięcie. Utrzymuję taśmę i teraz płynnym ruchem ściągam taśmę do dołu i powoli góra. Nie szarpię tym ruchem, wszystko kontroluję mięśniowo. I znowu ściągam i powoli odpuszczam. Guma będzie chciała nas pociągnąć, będzie chciała zrobić to, dlatego my stawiamy jej opór i ważne jest to, żeby to robić powoli. Cały czas utrzymuję poprzeczne. I znowu dół i góra. Ilość powtórzeń jest uzależniona od tego, jak długo utrzymujemy mięsień poprzeczny w napięciu. Kolejne ćwiczenie będzie również z taśmą TheraBand. Jesteśmy teraz przodem do taśmy. Znowu wyszukuję sobie napięcie mięśnia poprzecznego, napinam i teraz idę do góry i powoli wracam. Cały czas guma musi być napięta. Nie rozluźniamy jej, nie rozluźniamy mięśnia poprzecznego. I znowu idziemy góra i powoli wracam. Ilość powtórzeń, tak jak w poprzednich ćwiczeniach. To ćwiczenie będzie już troszeczkę trudniejsze w klęku podpartym dla pacjentów, którzy nie mają problemu w stawach nadgarstkowych ani w stawach ramiennych. Układamy dłonie na szerokość barków, kolana nad biodrami. I teraz ważne jest to, aby utrzymać prawidłowe krzywizny kręgosłupa. Czyli nie staramy się robić tego, ale też nie staramy robić się tego. Czyli znajdujemy pozycję pośrednią dla naszego odcinka lędźwiowego. Teraz tak, wchodzimy delikatnie na palce. Ważne jest to, żeby znowu napiąć poprzeczne. Przenosimy ciężar ciała na ręce, unosimy kolana do góry, utrzymujemy 3 sekundy i wracamy. Znowu, jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać tego dłużej, bo czujemy, że ten mięsień poprzeczny już się rozluźnił, to znowu wracamy do tej samej pozycji, napinam mięsień poprzeczny, unoszę i mogę wrócić. To ćwiczenie bardzo podobne do poprzedniego. Ustawienie jest takie samo, czyli dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Ważne jest teraz to, aby znowu utrzymać odcinek lędźwiowy w swoim prawidłowym ustawieniu. Napinam mięsień poprzeczny i teraz będę chciała oderwać raz jedną dłoń, raz drugą. Wszystko musi być to wolne i z kontrolą mięśniową. Czyli znowu utrzymuję, napinam poprzeczny, powoli unoszę jedną dłoń. I teraz ważne jest to, żeby nie było żadnego przechylenia miednicy. Czyli znowu podnoszę dłoń, powoli odkładam i odrywam drugą. I znowu odkładam powoli i odrywam drugą. Przyczyn dolegliwości w odcinku lędźwiowym jest wiele, dlatego warto wybrać się najpierw na wizytę do fizjoterapeuty, aby on mógł dokładnie zbadać i dostosować leczenie do pacjenta.